Znaczy moja rodzina straciła osoby w Katyniu, na tak zwanej ukraińskiej liście katyńskiej. I po prostu jako Polak, jako obywatel Wrocławia nie wyobrażałem sobie nie przyjść. I się dowiedziałem. Jakiego wystąpienia? Czy ja się nie zakupowałem w jakiś tam... Mi naliczono 10 sekund dołączenia się do protestu w trakcie tych... Czekamy jeszcze na innych, którzy do nas dołączą. Na pewno do nas dołączą. Bardzo nikłe. Jesteśmy tu w jednym celu, żeby zaprotestować przeciwko wyrokowi, jaki został wydany na protestujących kibiców, którzy broniąc dobrego imienia naszego miasta, broniąc dobrego imienia Uniwersytetu Wrocławskiego, mówi to wyraźnie o tym, że to nie jest tak jak prezentacji media początkowe, że problemy z panem majorem KBW mają tylko ma to powiedzieć osobowe, że tam radykalnie jest zaprotestować przeciwko temu wyrokowi, który jest hańbą wiedzieli wyrocławianie o tym, co będzie osądzone, na pewno byłoby... Jedziemy tak! Bauman! Dudkiewicz! Czerwona koalicja! Bauman! Dudkiewicz! Czerwona koalicja! Bauman! Dudkiewicz! Czerwona koalicja! Jo! I wszyscy głośno! Tutaj dzisiaj jesteśmy! Stop represjom! Za Baumana! 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 Także tych, których Bauman niegdyś mają, dzisiaj się komu prezentował, a my o nich zawsze pamiętamy i zawsze ich czcimy i zawsze będziemy krzyczeć: Armia Wyklęta! Czy to słowo was pamięta? Armia Wyklęta! Dziś to słowo was pamięta! Presso Budo! Presso Budo! Presso Budo! Presso Budo! Presso Budo! Presso Budo!
krytykę, ale powiedzmy to dobitnie. Stop represją! Policyzm! Stop represją! Policyzm! Stop represją! Policyzm! Witam serdecznie patriotów, którzy zjawili się tutaj na Placu Solnym we Wrocławiu, żeby zaprotestować represją w stosunku do patriotyzmu i patriotów, którzy zaprotestowali też na Uniwersytecie Wrocławskim przeciwko temu, że prezydent Wrocławia zaprosił wraz z jakąś fundacją niemiecką, zaprosił do Wrocławia zbrodniarza stalinowskiego Zygmunta Baumana. I ci kibice, i nie tylko kibice, są tutaj wśród nas, mieli odwagę stawić czoła temu właśnie wydarzeniu. Wojna z Niemcami przeistoczyła się w jedno z największych powstań narodowych. W drugiej konspiracji walczyło przynajmniej 100 tysięcy Polaków, którzy okazali w nierównej walce prawdziwe oblicze znaczenia pojęcia patriotyzm. Żołnierze niezłomni stawiali czoła organizacjom takim jak Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego, natomiast gdy trafili do niewoli, byli poddawani najgorszym kaźniom. Wielu z nich w następstwie sfałszowanych procesów usłyszało słowa: w imieniu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej Sąd Najwyższy uznaje oskarżonego za winnego. Sąd wskazuje oskarżonego na karę śmierci. Wyrok wykonać. Witam Państwa, do tak wielkiego tłumu jeszcze nie zdarzało mi się mówić. I w dodatku nie wszystkich dobrze widzę, bo tutaj te głośniki stoją, ale mam nadzieję, że mnie słychać przynajmniej. Szanowni Państwo, 25 lat temu, 4 czerwca 1989 roku, upadł w Polsce komunizm. Trochę upadł. Na 4 lata! Na 4 lata, tak. Brawo! Dziś, jadąc tutaj, usłyszałem w samochodzie, że mamy dzisiaj święto wolności. Chciałbym, żebyśmy sobie chwilę porozmawiali o tej wolności. 19 maja tego roku Sąd Rejonowy we Wrocławiu skazał na kary aresztu i wysokie grzywny 19 osób za to, że na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie pracuję, zaprotestowały przeciwko wykładowi Zygmunta Baumana, stalinowskiego łotra. Tego samego dnia, 19 maja tego roku, na zupełnie drugim końcu świata, na Uniwersytecie w Melbourne, doszło do bardzo podobnej sytuacji. Zaproszono tam posłankę, która nie wszystkim się podobała. I na jej wykład przyszła grupa ludzi, która zaprotestowała. Można sobie to obejrzeć na YouTube. W Wersalu, proszę Państwa, tam nie było. Po 15 minutach przyjechała policja, wyprowadziła protestujących, wykład się odbył i co? I nikogo nie postawiono przed sądem, nikogo nie skazano, nikogo nie wsadzono do więzienia. Tak, zaraz do tego dojdę, że tam nie było komuny. Takie rzeczy zdarzają się w wolnym świecie często. Bardzo często się zdarzają takie incydenty, jak ten, który miał miejsce na Uniwersytecie Wrocławskim. I nikt nikogo nie wsadza do więzienia, bo w normalnym, wolnym świecie rozumie się, że wolność wyrażania swojej opinii jest matką wszystkich wolności. Proszę Państwa, nie muszę Państwu tłumaczyć, jaki jest mój pogląd na sprawę zaproszenia Baumana na Uniwersytet Wrocławski.
Ale jeśli mamy uczciwie mówić o wolności i mamy mówić na serio o wolności, to musimy sobie z całą pokorą powiedzieć, że nasi oponenci i wrogowie ideologiczni mają prawo sobie tego Baumana zaprosić, jeśli taki jest ich wolny wybór. Ja się dziwię temu wyborowi, ja go nie akceptuję, ale nie mogę im tego zabronić. Ale to nie znaczy, że my nie mamy praw. My też mamy prawa i możemy na ten wykład przyjść i wolno nam im w twarz wywrzeszczeć, wykrzyczeć to, jak bardzo oburza nas to haniebne zaproszenie. Wolno nam to zrobić i tak długo, jak długo nie robimy przy tym nikomu krzywdy, tak długo, jak na wezwanie policji wychodzimy z tej sali i pozwalamy, żeby ten wykład się odbył, choć dziwimy się, bo nie rozumiemy, po co ma się odbywać, tak długo nikt nie może nas za to sądzić, nikt nie może nas za to skazywać, nikt nie może nas za to zamykać. To jest elementarz wolności. To jest elementarz, który doskonale rozumieją społeczeństwa w tych krajach, w których komunizm nie musiał upadać, bo nie było dostatecznie dużo Baumanów, żeby go stworzyć na początku. Pewien szef Centrum imienia Szymona Wiesenthala kiedyś powiedział w jednym z wywiadów, szef ten był tak zwanym złowcą nazistów. Niech pan się nie da zwieść siwej głowie, bladości, słabości. Niech pan pomyśli o nim jako o kimś, kto w kwiecie swojego wieku, gdy był silny, zdrowy, spędzał czas na masowym mordowaniu ludzi. Ścigani mają po 100 lat, ale to nie zmienia ich z morderców dżentelmenów. Powtórzę, ścigani mają po 100 lat, ale to nie zmienia ich dżentelmenów z morderców. Natomiast w wyroku sądu w uzasadnieniu wyroku sądu można było słyszeć, że okrzyki były skierowane do biednego 88-letniego staruszka, którego ideowe wybory na dodatek nie mogą podlegać żadnej ocenie. Chciałbym zauważyć, że sędzia tutaj podważa cały proces norymberski, bo ideowe wybory młodego Rudolfa Hessa też może nie mogły podlegać ocenie. Paragraf, z którego odpowiadamy, paragraf zakłócenia porządku publicznego, uwięto przed sądem, jest to mój ulubiony paragraf, znany z autopsji już ze stanu wojennego. Paragraf ten był używany jako pałka przez władzę komunistyczną w latach 50., 70. na Wybrzeżu Robotników, do których strzelano, też później skazowano właśnie z tego paragrafu, tak? Z Człowieku z Żelaza była taka scena, jak główny bohater Birkut staje przed kolegium za zaśmiecenie miasta, a rozrzucał antykomunistyczne ulotki. Drodzy, bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, kochani, że dzisiaj jest tu młodych ludzi z nami na tym marszu, bo to napawa nadzieją, że Polska nigdy nie zginie, że ideały, które były dla nas ważne i są nadal ważne, o czym świadczą nasze życiowe wybory, zostaną przeniesione w przyszłe pokolenia, że hasło Bóg, honor, ojczyzna wciąż dla młodych Polaków będzie ważne, że nie damy sobie narzucić obcego dyktatu, obcych standardów moralnych, nie damy sobie narzucić obcych nam pseudoautorytetów. My chcemy walczyć o prawdziwych bohaterów, o to, żeby imię żołnierzy wyklętych, tych wszystkich, którzy na przestrzeni komunistycznej dyktatury walczyli o wolną Polskę, nie zostało zapomniane. A nie można tego robić, zapraszając na polskie uniwersytety stalinowskich zbrodniarzy, albo chowając na cmentarzu, gdzie tylu polskich bohaterów leży, ich ciemiężycieli. To jest hańba III Rzeczpospolitej.
chciałem was zachęcić do tego, żebyśmy nie ustawali w naszej drodze, żebyśmy wciąż spotykali się na manifestacjach, żebyśmy z odwagą prezentowali nasze poglądy, nasze przekonania i żebyśmy nie dali się zastraszyć i bronili wartości, które przez wieki decydowały o tym, że Polska potrafiła przebijać się przez dziejowe wichry i burze i z dumnie podniesionym czołem, nawet kiedy było nam ciężko wybijać się na niepodległość. To jest niezwykle ważne, żebyśmy temu testamentowi wielu pokoleń Polaków pozostali wierni. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami. Niech Bóg was błogosławi, niech Bóg błogosławi naszą ukochaną ojczyznę. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Bądźcie sobą i nigdy nie dajcie się złamać. Bądźcie dzielni tacy, jak jesteście dzielni. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem. Tego naszego ulubionego, który tak ostatnio straszliwie ucierpiał. Jedziemy. Gdzie wolno słowa? Tu w kieli! Gdzie wolno słowa? Gdzie wolno słowa? Tu w kieli! Gdzie wolno słowa? Gdzie wolno słowa? Tu w kieli! Gdzie wolno słowa? Gdzie wolno słowa? Tu w kieli! Gdzie wolno słowa? Ustawiam go jeszcze raz, wiotanie mi oddajemy głos naszemu artyście. Nie można zapraszać na nasze uniwersytety stalinowskich ani nazistowskich zbrodniarzy, dlatego że to jest właściwie to samo. Poza tym nie ma, jak widzimy, Wrocław się nie zgadza na to, aby karać czy to wysokimi grzywnami, czy to więzieniem młodych ludzi, którzy zaprotestowali przeciwko temu wydarzeniu.